Dobry wieczór, Patryk Szulc. Witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Mafia News. Dziś będzie to odcinek w nieco luźniejszej formie, bo opowiem o książce Krzysztofa Wójcika Policjanci i gangsterzy, kulisy śledztw i tajemnice CBŚ. Jest to książka, która trafiła do księgarni 15 maja nakładem domu wydawniczego Rebis. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tej pozycji, skupmy się przez chwilę na postaci samego autora, Krzysztofa Wójcika. Krzysztof Wójcik, polski dziennikarz i pisarz, urodzony w roku 1973 w Gdyni. Pracę jako dziennikarz rozpoczynał w roku 1994 w Wieczorze Wybrzeża. Potem w latach 98-2006 był reporterem Gdańskiej Gazety Wyborczej, gdzie tak jak dziś zajmował się dziennikarstwem śledczym. Jest dwukrotnym laureatem nagród Grand Press w kategorii News w latach 2004 i 2005 za teksty opisujące korupcję na tamtejszym uniwersytecie, a także korupcję w pomorskim wymiarze sprawiedliwości. Zdobył złoty notes dla najlepszego dziennikarza Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w roku 2006 i nominację do nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Po odejściu z Gazety Wyborczej pracował w dziale politycznym Rzeczypospolitej, TV Puls i TVP Info. Obecnie współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym. Był również dziennikarzem i wydawcą Wirtualnej Polski. Jeżeli chodzi o tematykę książkową, jest autorem książki Mafia na Wybrzeżu z 2016 roku, przy okazji premiery, której mieliśmy z Krzysztofem okazję porozmawiać na jej temat, a także z 2017 roku Psy wojen od Indochin po Pakistan na temat najemników, którzy pracują na frontach całego świata. Wracając jednak do książki, jak napisano na okładce, Pieniądze, miłość i śmierć, książka Policjanci i gangsterzy jak w soczewce skupia brutalne poczynania półświatka przełomu wieków, brzemienne w skutki romanse i płynne przenikanie się struktur mafii i policji. Samo sformułowanie mafia w tym przypadku jest może troszeczkę na wyrost, bo mowa tutaj po prostu o gangach, o przestępczości zorganizowanej, która w latach 90. rozwijała się na Pomorzu i faktycznie o tym, jak przenikały się te struktury gangsterów i policjantów wzajemnie wchodzących w swoje środowiska, do tego stopnia, że niekiedy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego kierowali zorganizowanymi grupami przestępczymi i sami popełniali przestępstwa. Książka opisuje historię kilku takich gangów i bardzo fajnie, że pominięto tak naprawdę tutaj Nikodema S. pseudonim Nikoś, uważanego za legendę półświatka na Pomorzu w latach 90., a skupiono się na grupach mniejszych, m.in. na grupie Williego, uważanego za polskiego Al Capone, który tak naprawdę pochodził ze wschodu, z byłych państw bloku wschodniego. I on w Polsce na Pomorzu właśnie kierował grupą dokonującą napadów. To jego ludzie odpowiadali m.in. za słynny skok stulecia na konwój Poczty Polskiej, skąd zrabowano 1 milion złotych zamiast 11 znajdujących się na samochodzie prowadzonym przez konwojentów Poczty Polskiej, ale grupa ta dokonywała także zabójstw. Łącznie doliczono się aż 7. Wszystkie były dokonane na zlecenie Williego. Część z nich chciał on dokonywać nawet sam. Najczęściej motywem były pieniądze albo po prostu chęć uciszenia konkurentów bądź też wspólników, którzy już za dużo wiedzieli. Swoją drogą ten motyw wykorzystywany przez Williego do pozbywania się konkurentów i partnerów biznesowych, nazwijmy to w cudzysłowie, którzy wiedzieli zbyt dużo, jest bardzo podobny do tego, w jaki sposób działała na przykład grupa Carringtona na Dolnym Śląsku, o czym pisaliśmy z żoną w naszej książce o Świadku Koronnym. Sytuacja taka, że każdą osobę, której chciano się pozbyć, wywożono do lasu, wykopywano dół, duszono ją albo po prostu strzałem w tył głowy czy w klatkę piersiową zabijano, wrzucano do tego dołu, zasypywano wapnem. I tych trupów do dzisiaj często nie odnaleziono, bo tych ciał po prostu już tam nie ma, tak? I to na pewno utrudnia identyfikację. I tak działał też gang Williego. Natomiast inna historia jest to historia gangu kierowanego właśnie przez funkcjonariusza CBŚ, który już będąc policjantem w wieloletniej służbie zaczął współpracować z gangsterami i kierować swoją grupą. Potem z służby został zwolniony i tym bardziej wzmocnił swoje działania przestępcze. Jego model, znów nazwijmy to biznesowy, polegał na tym, by porywać dzieci bogatych
tych ludzi wymuszać wielotysięczne często okupy, najczęściej oczywiście jak w tamtych czasach bywało, liczone w dolarach. I mamy też zabójstwo rzekomego króla narkobiznesu na Pomorzu, który pojechał z żoną i dzieckiem do chałup, do przyczepy kempingowej. Tam wpadli gangsterzy, porwali go, przez długi czas torturowali. On nie przyznawał się do tego, gdzie ma ukryte pieniądze ze swojej działalności narkotykowej. I mimo to, że gangsterzy nie uzyskali tej wiedzy, w końcu zmarł. I okazuje się, że najprawdopodobniej on wcale nie był żadnym wielkim szefem pomorskiego narkobiznesu, bo być może nie miał wcale żadnego majątku, mimo to, że jeździł dobrym samochodem, był dobrze ubrany i wszyscy oczekiwali, że ma on miliony ukryte na zagranicznych kontach. Takie mniej więcej historie pojawiają się w książce Policjanci i gangsterzy Krzysztofa Wójcika. Porównując to chociażby do lektury jego wcześniejszej książki Mafia na Wybrzeżu, o której wspominałem na początku, książka ta jest na pewno napisana w sposób troszeczkę lżejszy. Tamta książka wymagała pewnego skupienia, zaangażowania i takiego przemyślenia tego, co się czyta, żeby całość tej treści zrozumieć. Tutaj natomiast jest to napisane na tyle przystępnym językiem i na tyle trzyma w napięciu, że tak naprawdę całą książkę czyta się jak powieść. Między innymi dlatego, że nie jest to typowy dokument, a książka, w której mamy przytoczone wypowiedzi poszczególnych gangsterów, mamy opisy sytuacji, łącznie z tym, tutaj jest taki nawet, może zacytuję, początek rozdziału Garnitury w sosie koperkowym. Zapach pulpecików drobiowych w sosie koperkowym szczelnie wypełniał kawalerkę w bloku na gdańskim Chełmie. Nie miał jak ulecieć z mieszkania na czwartym piętrze, bo dwa okna pokoju w ogóle się nie otwierały, mimo że tegoroczny wrzesień rozpieszczał gdańszczan wyjątkowo ciepłymi dniami. No to są opisy typowo prozatorskie, typowo pochodzące z powieści, kiedy chcemy też nakreślić całą sytuację i to, jak wyglądało otoczenie danego bohatera powieści. Tak? W książkach dokumentalnych raczej się tego nie robi, a tutaj mamy historie oparte na faktach. Pojawiają się tutaj również zdjęcia, które są najczęściej wyjęte z akt, z materiału dowodowego do różnych procesów grup przestępczych, a więc to pokazuje, że faktycznie te osoby istniały, te osoby prowadziły działalność przestępczą na Pomorzu lat 90. Być może tutaj pozmieniano nieco ich pseudonimy właśnie po to, żeby troszeczkę tę historię stworzyć w formie takiej powieści. I to rzeczywiście Krzysztofowi się udało. Książka jest bardzo ciekawie napisana, bardzo trzyma w napięciu. Nie brakuje tutaj humoru, ale też nie brakuje momentów, w których następuje pewna brutalizacja do tego stopnia, że w jednej sytuacji, kiedy gangsterom skończyły się naboje, by zastrzelić swoje ofiary, jedną, niestety 11-letniego chłopca, zatłukli kolbą od pistoletu tak, że wypłynął mu mózg na przykład, tak? I potem jeden z gangsterów ten mózg pozbierał do reklamówki. Także takie sytuacje i takie dokładne opisy również w tej książce się znajdują. I wywołany na okładce motyw romansów także jest tutaj poruszany. Często są to romanse pomiędzy mężczyznami będącymi gangsterami, a kobietami, które wspomagają ich w tym gangsterskim fachu. I to też bardzo dobrze pokazuje, że historia, jakoby kobiety gangsterów nie wiedziały o ich przestępczej działalności, można określić śmiało mianem mitu, bo te kobiety musiały wiedzieć, skąd pochodzą pieniądze, co robią mężowie i dlaczego na przykład wszyscy chociażby się ich boją, tak? To musiało być im wiadome, jest to raczej można włożyć taką bzdurę między bajki, jakoby żony gangsterów nie wiedziały, że oni są gangsterami, a poczytywały ich za majętnych biznesmenów. I tutaj również to pokazano. Z drugiej strony pokazano, jak gangsterzy potrafili za pieniądze kupić sobie względy młodszych od siebie kobiet, czy wręcz dziewczyn, którym po prostu ten świat luksusu imponował. Tak? Bo nie ukrywajmy, że świat przestępczości zorganizowanej, czy można powiedzieć świat mafijny lat 90. w większości kojarzy się nie tyle z zabójstwami, nie tyle z krwią, która płynęła po polskich ulicach, ale kojarzy się z takim swoistym Eldorado. Piękne kobiety, duże pieniądze, luksusowe samochody. To są sytuacje, które są dla nas synonimem polskiej mafii. Ta książka pokazuje, że jest to taki świat dosyć obłudny, że to niekoniecznie tak jest, że ktoś ma pieniądze, tylko może się pokazywać, kształtować się takiego, który wygląda na bogatego gangstera, a niekoniecznie musi tak być. I właśnie pokazuje łatwowierność osób, które wierzą w to, że wchodząc w biznes z gangsterem mogą na tym coś zyskać. Jest to
Nie do końca prawda, bo gangsterzy zawsze grają pod siebie. To są gangsterzy, którzy mają duży iloraz inteligencji emocjonalnej, wiedzą jak manipulować innymi po to, żeby to oni wyszli najlepiej, a nie ci ich partnerzy biznesowi. I ta książka również takie rzeczy pokazuje. Z takich rzeczy technicznych książka składa się z 6 części, natomiast nie jest to podział na tyle oczywisty, że każda z tych części poświęcona jest oddzielnie sprawie. Te sprawy przez całą książkę się ze sobą przeplatają. W niektórych momentach okazuje się, że niektóre sprawy nawet są ze sobą powiązane, mimo że na tle książki przedstawione są one oddzielnie. W ten sposób to tutaj wygląda. Bardzo fajna rzecz, która coraz częściej pojawia się w książkach i my w swojej książce Świadek Koronny również to wykorzystaliśmy, co prawda na końcu, a tutaj u Krzysztofa jest to na początku, czyli przybliżenie sylwetek bohaterów opowieści. Nawet z tym, że jest tutaj wskazany podział na gangi, do których oni należeli i krótkie informacje na temat tych osób, po to, żeby potem czytając już książkę łatwiej było się zorientować, kto kim był i skąd pochodził. Tak? W książce już nie trzeba wtedy nakreślać dokładnie, że postać o pseudonimie że jest to były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, który został gangsterem, bo to już wiemy na początku i kiedy pojawia się jego historia w książce, można skupić się na konkretnych aspektach tego, czym on się zajmował, a nie na jego historii, tym, nie na tym, czym zajmował się wcześniej. Tak jak mówiłem, za wydawnictwo odpowiada dom wydawniczy Rebis. Jest to taki dom wydawniczy, który zajmuje się bardzo często tematyką mafijną, tematyką kryminalną. To on między innymi wydaje książki Ewy Ornackiej i kilka książek Piotra Pytlakowskiego, w tym Nowy Alfabet Mafii, czyli jedna z kultowych pozycji dotycząca mafijnej Polski lat 90. I cóż, no i tyle można powiedzieć, myślę, na dzień dzisiejszy o tej książce. Jeszcze może kilka pytań z samej końcówki, żeby przybliżyć te historie, o których tutaj wspomniałem. Willy, polski Al Capone, bezwzględny morderca i autor skoku stulecia na konwój pocztowy w Gdańsku w 1999 roku. Pytanie, czy operacje plastyczne pomogły mu zmienić tożsamość i uniknąć odpowiedzialności? Na te pytania, które tutaj teraz padną, na pewno znajdziecie odpowiedź w książce, ale ja tych odpowiedzi przybliżać nie będę, między innymi po to, żeby zachęcić Was do lektury tej książki. Porwanie nastolatki w Gdyni w 2002 roku po mistrzowsku zaplanował policjant. Czy kret w CBŚ pomagający porywaczom mógł prowadzić śledztwo we własnej sprawie? No, może być to szokujące, ale być może tak się okazało, że być może prowadził. Dlaczego w 2000 roku zginął król narkobiznesu na Pomorzu? To jest ta osoba, o której wspominaliśmy jako porwanej z przyczepy kempingowej. Jak pruszkowscy przejmowali Sopot i legalne interesy trójmiejskich biznesmenów? Jak widać, nawet i w tej książce nie udało się uniknąć nawiązań do słynnej grupy pruszkowskiej. Takie były też realia, że faktycznie ta grupa pruszkowska miała duże wpływy. Może nie do końca też było tak, że miała swoich rezydentów rozsianych po całej Polsce i że oni faktycznie chodzili i opowiadali, ja jestem z Pruszkowa, bo w tamtych czasach za bardzo nikt nie posługiwał się sformułowaniami rezydent, przedstawiciel. Po prostu był gangsterem, który znał ludzi z Pruszkowa i to wszystko, tak? Nie można było tego, po prostu nie nazywało się tego mianem rezydentów, tak jak się to robi dzisiaj po latach, żeby troszeczkę usystematyzować struktury polskiej mafii. Ale wracając, jak pracowało się w CBŚ na początku jego działalności i jak sami funkcjonariusze rozwijali ten skrót? To tylko niektóre wątki najnowszej książki Krzysztofa Wójcika, która opisuje kulisy śledztw CBŚ i pracę policyjnych tajniaków. Mnie nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do zapoznania się z książką Policjanci i gangsterzy. Ja ją serdecznie polecam, dlatego że tak jak mówię, książka jest napisana niczym powieść, mimo że jest oparta na faktach. Czyta się ją bardzo przystępnie, bardzo przyjemnie. Szczerze mówiąc, ja przeczytałem ją całą w 2 dni, a ma ona 350 stron. I zrobiłem to w 2 dni tylko dlatego, że po prostu zabrakło mi czasu, a nie dlatego, że książka wymaga zaangażowania czasowego w jej przeczytanie na tyle, bo całość zajęła mi powiedzmy 4-5 godzin, tak? Ale musiałem to sobie rozbić na 2 dni. Także myślę, że jak na 350 stron jest to całkiem niezły wynik, żeby tę książkę pochłonąć szybko i przyjemnie w całości. Polecam, Patryk Szulc.